A z nami Kornel Osyra, nowy obrońca Apulian Resovii. Na początku może zdradzisz nam kulisy Twojego transferu do Resovii. Jak to w ogóle wyglądało i dlaczego zdecydowałeś się na taki ruch? No, klub jakby był najbardziej zdeterminowany. Ja też nie ukrywam, jestem już 30-letnim zawodnikiem, więc jakby dla zabezpieczenia, też dla mojej rodziny, ja nie chciałem czekać jakby na jakieś tam decyzje, na jakieś ruchy, tylko po prostu wiedziałem, że trener, że jakby klub, zarząd mnie chce, więc dla mnie to jakby nobilitacja, że ktoś mnie chce i fajna sprawa, że jestem tutaj, no i zobaczymy, co się będzie działo. No właśnie, ostatni sezon spędziłeś za granicą, a wcześniej grałeś sporo zarówno w Ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze, więc chyba na brak ofert nie mogłeś narzekać. Nie, ale to tak naprawdę, to tak ogólnie się wydaje, jest bardzo duża liczba zawodników i tak jakby z roku na rok jest coraz ciężej, ja jestem coraz starszym zawodnikiem, więc mówię, nie ma co jakby wybrzydzać, szukać czegoś na siłę, tylko po prostu są oferty, to trzeba z nich korzystać. Właśnie jak czujesz się teraz po pierwszych dniach z drużyną? Jak wyglądały Wasze przygotowania na początku? No, na początku mieliśmy testy, no, na razie się wdrażamy, bo tak naprawdę jest dużo zmian z tego, co gdzieś mi tam wiadomo. No, pracujemy, zobaczymy, mamy jeszcze 3 tygodnie do pierwszego meczu i zobaczymy, jak to się będzie działo, bo na pewno jeszcze klub będzie się wzmacniał. Dzisiaj zmierzyliście się z Widzewem Łódź. Zagrałeś pełne 45 minut i jak byś ocenił to spotkanie? No jak pierwszy sparing tak naprawdę. Mieliśmy wybiegać, popracować, trochę się poznać z nowymi kolegami, bo wiadomo, że to dopiero wszystko się zazębia i pracujemy. Masz jakieś już oczekiwania czy cele na przyszły sezon, czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? No cele mam takie, że ja nie przyjechałem tu walczyć o utrzymanie i mam nadzieję, że tak będzie, że nie będziemy musieli tak jak w ostatnim sezonie gdzieś do końca walczyć o to utrzymanie i się zamartwiać. Mam nadzieję, że będzie sezon spokojny, będziemy mieli fajny zespół, będziemy fajną grać piłkę i kibice będą zadowoleni. Okay. Dzięki wielkie. Dzięki. W takim razie powodzenia.